Klocki Brick Trick zagościły na moim kanale, no na dobre. I jak wiecie, dokupiłem tutaj troszkę też zestawów uzupełniających i dzisiaj się im przyjrzymy i zobaczymy, jak to wygląda od środka i czy naprawdę warto. Zapraszam! WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tydzień temu mieliście okazję, więc tutaj nie będziemy się jakoś specjalnie przyglądali. Po prostu sobie otwórzmy i po prostu zobaczmy, co w środku się znajduje. Mi się wydaje, że najciekawszym zestawem elementów zapasowych jest ten oto zestawik. Pamiętajcie też, że klocki możecie kupić chociażby na stronie Trefla, ale czasem tam wiem, że w Biedronce się też pojawiają. No, na stronie Trefla chyba najbezpieczniej, bo tak jak pokazywałem Wam tydzień temu, zamówienie przychodzi w fajnym stanie, wszystko jest ok, nic nie jest zniszczone. Co tutaj znajdziemy? Znajdziemy informację, że zabawa jest murowana. O, w ogóle, dobre. Rock solid fan. Zestawy będą super, bo ja, moi drodzy, pod koniec planuję sobie ze wszystkich, bo jak wiecie, nakupiłem ich dość dużo, zrobić sobie taki zestaw z większy mocek, więc, moi drodzy, no cóż, po to mi są właśnie te klocki. Więc mamy takie, mamy również i białe cegiełki, mamy również teraz właściwie dachówki i właściwie na końcu zostały nam dwa bardzo podobne do siebie, ale jednak te są krótsze, te są dłuższe zestawy cegiełek. No to co? Może zacznijmy otwierać. Zaczniemy sobie faktycznie od tego opakowania. 40 cegieł, 40 bricks. Pomimo tego, że klocki są produkowane 100% w Polsce, z tego co się orientuję, no to mamy również je chyba na rynku zagranicznym, no bo skoro po angielsku mamy napisy, jak widzimy, tył trochę inny niż tam. No a zobaczmy, jak to prezentuje się od środka. Jak już w ogóle wspominałem przy pierwszym zestawie, którym zajmowałem się na tym kanale, bardzo podoba mi się nawet opakowanie tychże klocków. Tutaj pachnie porządnością, pachnie ekskluzywnością, wiecie, czuć, że to nie jest produkt budżetowy i to mi się niesamowicie podoba. No właśnie, tutaj mamy coś, co mnie ciekawi, ja muszę o to zapytać w ogóle dystrybutora, spójrzcie. Mamy narysowany klej, natomiast ja się na stronie z klejem nie spotkałem, a on jest naprawdę ważny, by go móc domawiać. Więc kto wie, może to wyjaśnimy niebawem, może po prostu brakło chwilowo, prawda? Mamy i ulotkę, co też jest fajny refill, czyli zestaw uzupełniający, to produkcji z linii Fania, mam wytłumaczenie, wszystko, no i opis, co znajduje się w pojedynczych, prawda, zestawach. No okej, fajnie, w sensie różne rodzaje. Jak to wygląda w środku? No tutaj troszkę opakowanie jest większe, niż by być mogło, no bo jak widzimy, cegły zajmują jego połowę, a nawet mniej, jeżeli spojrzymy w ten sposób, natomiast dalej podoba mi się ekskluzywność, dalej podoba mi się, wiecie, tutaj ładne wykończenie, że to nie jest zwykłe, nie wiem, jakiś szary karton tutaj rzucony i fru. Uważać trzeba, bo to opakowanie już chyba z zewnątrz nawet brudzi, ale do tego już chyba się trochę przyzwyczailiśmy, a przynajmniej mam nadzieję, że poprzednie moje firmy Wam już to uświadomiły, że przy tych klockach, no niestety, rączki sobie pobrudzimy. I to trzeba brać pod uwagę, że to nie są, wiecie, klocki duńskiej marki, czy inne polskie znane klocki. Przy tych klockach po prostu, no niestety, się pobrudziły. Co znajdziemy tutaj? Znajdziemy cegły. Znajdziemy również trochę, nie, miałem powiedzieć, że takie tego można wykorzystać, ale jak widzimy, tu jest sypko. Znajdziemy tutaj 40 tak wykonanych cegieł. I wiadomo, tu niektóre będą lekko ukruszone, wiecie, to jest cegła, no na litość klockowską, tutaj nie da się tego uniknąć. Widzimy, o, tutaj ładnie wykończone, czy to naprawdę na wylot jest? Jest naprawdę na wylot, wow, jak oni robią tak małe cegły? Nie wiem, podoba mi się to natomiast na pewno. Spójrzcie, też łobienia, ta detalowość, jest to zupełnie coś innego niż w zestawie, który dotychczas recenzowałem. Więc takich 40 cegieł na pewno z takim wykończeniem powoduje też, że możemy robić jakieś elementy artystyczne w ten sposób. Spójrzcie, z boku również one występują, no jakieś wykończenia budynków naprawdę może to się przydać. 40 takich cegieł, tym bardziej, że wiecie, cena nie jest jakaś nie wiadomo jak wysoka. Za niej nam wychodzi 70 groszy za jedną taką cegiełkę. No, za tak fajną cegłę, no to chyba jak najbardziej warto. Tylko pamiętajcie, że to się brudzi, tylko na to białe tło moje tak średnio chcę to wysypywać. Przypuszczam więc, że jak wszystkie bym tu wysypał, teraz to by się w jednym zmieścił spokojnie, ale wiecie, no też słabo by było, gdyby opakowanie było połowę mniejsze. Tak jak mówię, do opakowania się tutaj absolutnie nie czepiam, bo po prostu ono jest świetne. Otwórzmy drugie pudełko. I drugie pudełko już nam się otwiera. Otwieraj się, drugie pudełko. No, come on, dobra, już nam wszystko wyszło. Dokładnie ten sam schemat. Tutaj spójrzcie, aha, w ogóle jak to wygląda? Nie, tak samo wygląda. Bo nie spojrzeliśmy jeszcze tutaj. No właśnie, widzicie, oni się nie patyczkują. Tu również jest to wszystko ładnie zrobione. Nie ma szarego kartonu na odwalsie. Wszystko jest zrobione od początku do końca ładnie i z estetyką jak najbardziej wyższej jakości. No, tu dokładnie ta sama ulotka, więc nie interesuje. Troszkę tu jest większe. No wiadomo, te cegły są większe, więc i opakowanie
faktycznie jest większe. No i tu już taki gabaryt tego opakowania jest jakkolwiek uzasadniony. To jest w ogóle dużo cięższe. To jest, moi drodzy, w ogóle dużo, dużo, dużo cięższe. Bo no bo chyba cegły też są dwa razy, swoją drogą, dwa razy większe, prawda? Od tamtego. Czekajcie, ile tu mamy cegieł? Też 40 cegieł. Też 40 cegieł aż dostajemy. I gdy to wysypiemy, to... Tak to wygląda. No i teraz cegła, czekajcie, weźmiemy sobie tamtą dwa razy? Dwa razy? Tak, dwa razy. Aż dwa razy. Fajnie, bo wiecie, z tego teraz możemy budować na tak zwaną zakładkę, tak? Coś, czego moja dziewczyna nie zrobiła w tym pierwszym budowaniu. Możemy z tego faktycznie budować na zakładkę i będzie się to prezentowało ok. Dwa razy od większej cegły. Już widzę, że ten prześwit tutaj jest, tak jak był tam, więc naprawdę, no ta technika wyrabiania tego klocka jest niesamowita. I dokładnie tak jak i tam, mamy też łubienia po bokach. Możemy pewnie też tak, no bo czemu nie, budować też w ten sposób. No, widzę wiele zastosowań dla tego typu cegieł. No i jest też na dole, o, ja to będę wam pokazywał, żebyście mieli świadomość, że zabawa tymi klockami wiąże się też, prawda, z jakimś pyłem, tak, żebyście sobie tego nie rozsypali na was popisowy biały dywan na przykład, żebyście po prostu byli ostrzeżeni. No i przechodzimy do kolejnego zestawu, czyli do dachówek. No dachóweczki, powiem wam szczerze, mnie mocno interesują, bo to jest coś, czego ja dotychczas w swoich zestawach, w sensie tym, co przynajmniej zrobiłem, nie mam, nie miałem, więc jak dachówki w ogóle kleić i tak dalej, właśnie, czy one się w ogóle będą na przykład kleiły do tego drewienka? Jak to wygląda? No to sobie przecież na moim kanale przetestujemy, po to ten kanał tutaj dla was powstał, byśmy takie rzeczy testowali, tu, że, aha, no tu walcza, tu folii nie, tu folii nie oderwałem. Ile tu mam dachówek? 40 aż dachówek, okej, więc może nie jest jakaś ogromna cyfra, ale myślę, liczba, ale myślę, że spokojnie tutaj będzie szło z tego coś zrobić. Tu w ogóle faktycznie już prawie, okej, one są ogromne, okej. Ja myślałem, że one będą bardzo małe, a one są naprawdę dużych rozmiarów. Prawie całe opakowanie, więc póki co najbardziej wypełnione opakowanie z tych wszystkich, które tutaj mieliśmy. No okej, dobra, to zmienia po rzeczy. Miałem właśnie mówić, że boję się, że ich będzie mało i że minimum trzeba dwa kupić, żeby cokolwiek zbudować z nich, ale one naprawdę są ogromne. Większe niż cegły, wysypujemy już. O, proszę bardzo. I jak to wygląda? No bo to teraz jest stricte cegła, ale... Nie, no też stricte cegła. Patrzę, że tak samo brudzi. Aż bym ugryzł, ale nie było. Już mnie zęby, prawda, drętwieją. Fajna, ciekawa cegła i to już jest taki, wiecie, naprawdę coś, co już trzeba umieć, co już trzeba się znać, w sensie, no, wykończenia dachówką. To już nie jest dla kogoś, kto po prostu chce zbudować 5 klocków do góry i się cieszyć, że to wieża. No, to już jest naprawdę wyższy poziom budownictwa i czuję, że z tymi klockami dopiero możemy robić fantastyczne rzeczy. Na tyle fantastyczne, że sam nawet nie wiem, czy dam sobie radę, ale przypuszczam, że dam, skoro moja 5-letnia chrześnica nawet świetnie się tymi klockami bawi i robi lepsze rzeczy niż ja, no to myślę, że na pewno sobie dam. Fajnie, naprawdę dużo tych cegieł, duża liczba, bałem się, że to będzie, wiecie, malutko ich i tak dalej, że będą malutkie i będzie ich malutko, no bo tu faktycznie nie ma pokazanej skali. Troszkę im brakuje, gdyby na opakowaniu było pokazane, wiecie, jak na Lego jeden klocek w skali rzeczywistej. Myślę, że to by dużo producentowi ułatwiło, znaczy ułatwiłoby klientom, ale producentowi też mogłoby się przydać, bo ludzie mieliby świadomość, jak duże to jest i naprawdę to jest spoko, te dachóweczki. Mamy teraz białe klocki, których jest aż 70, no bo w tych dwóch opakowaniach jest 70, natomiast tu już się domyślam, nawet biorąc pod uwagę mój pierwszy zestaw, że to już naprawdę będzie raczej mniejszych rozmiarów. No ale zobaczmy, po to jest przecież ten opening, byśmy to wszystko zobaczyli, a przynajmniej żebyście zobaczyli wy i pełną jasność sytuacji mieli. Już otwieramy. Jakoś dokładnie ta sama gdzie indziej, to nas absolutnie dziwić nie powinno. No i tutaj również, no niepotrzebnie szczepiać na początku rozmiarów opakowania, szczepiałem, wiecie, tak po prostu zwróciłem uwagę, bo tu już jak widzimy, większość z nich jest wypełniona po brzegi tymi klockami. Tu jest jeszcze dodatkowa folia zabezpieczająca, czyli mamy aż dwie folie do zabezpieczenia tych klocuszków. No i już wysypujemy je sobie tutaj. No jest więcej niż jeden woreczek z nimi na pewno w środku, bo aż woreczki są trzy. No ale nie powinno to dziwić, jeżeli bierzemy pod uwagę, że mamy aż trzy rodzaje cegieł. Aż trzy rodzaje cegieł. Spójrzmy. No, mamy na pewno. Czekajcie, ja to może wezmę póki co, ale...
na bok. Mamy na pewno takie malutkie kwadraciki i jest ich niestety też dość malutko, a szkoda, bo chciałoby się, by było ciutkę ich więcej, uważam. Wygląda trochę jak kostki cukru i oby się nikt u was w domu nie pomylił, bo no nie życzyłbym. Znowu sobie wyobraziłem, że tego dotknąłem zębami. Mamy drugie opakowanko, gdzie mamy, no właśnie tutaj, nie, dobra, tu są same łuki. Przy czym nie są to łuki z Gwiezdnych Wojen, bierzcie to pod uwagę, a łuki w kolorze białym, które wyglądają w ten sposób. No ładne jakieś wykończenia też z nich na pewno będzie można porobić, łącząc kilka... czekajcie, no chodź tutaj. O. Łącząc kilka naprawdę będzie ładne, można tutaj łuki i inne wykończenia porobić. Ich jest już ciutkę więcej, a najwięcej, chociaż nie wiem czy najwięcej, bo 70 to, wiecie, no musiała być jakaś nierówność, ale też bardzo dużo na pewno jest tutaj też cegieł już tych podłużnych, już tych... czekajcie... już tych największych, pełna białość, one właśnie trochę kreda malują, więc też uważajcie z tym, ale tak jak już mówiłem, nieraz musimy być przyzwyczajeni, że te klocki po prostu brudzą. No ich jest naprawdę spora ilość, nie, wbrew pozorom jest w miarę spora, no i zostają nam jeszcze dokładnie te same klocki, co były tam, tylko w kolorach już takich bardziej brązowych, już w kolorze naturalnej cegły. I wygląda w środku tak. O, tu wyjątkowo ulotka była na dole. Wygląda już to tak i już otwieramy w takim razie i patrzymy, by wam to zaprezentować, jak to wygląda. Tutaj również mamy więcej niż jeden woreczek, no ale to, tak jak już też mówiłem, nie powinno nikogo dziwić, bo znaczy, teraz mnie dziwiło, gdyby faktycznie było zrobione inaczej niż w kolorze białym. I tutaj tak samo, dostajemy dość małą liczbę tych cegiełek małych, kwadratowych. Znaczy dość mało, no dokładnie powiem taką samą jak tam. Natomiast troszkę szkoda, bo właśnie takich wykończeniówek by się chciało mieć więcej. Co ciekawe, one są tutaj w różnych, jak widzicie, kolorach. Także trzeba też brać to pod uwagę, że one tutaj występują w różnej wersji kolorystycznej. Mamy również i łuki, które mają dokładnie ten sam problem. Znaczy wiecie, to nie jest tak, bo mamy na opakowaniu to narysowane, tylko po prostu ja was też ostrzegam, że jakbyście chcieli te same, no to pewnie musielibyście kupić kilka więcej opakowań takich, by mieć na przykład 20 dokładnie tego koloru łuków, bo tu jeżeli dobrze widzę, są w sumie w trzech kolorach. Jeszcze jest taki, nie, w dwóch. W dwóch kolorach występują to łuki do łączenia. No i mamy jeszcze trzecie opakowanko, które już otwieramy. O. I tutaj bez zdziwienia również otrzymujemy te cegły duże. No one mi się podobają bardziej niż białe, chociaż też brudzą mocno, ale jakoś bardziej mi się podobają. Kolor naturalnej cegły bardziej mi się podoba chyba niż ten biały. Tym bardziej, że bierzemy pod uwagę, że wiecie, tak naprawdę tutaj mam no, większość normalnej cegły i ten biały tu się gdzieś wyróżnia, bardziej będzie do wykończenia. Ale podsumujmy. Bo nie powiem, zaskoczony faktycznie jestem. Najbardziej chyba tymi dachówkami, bo mówię, myślałem, że one będą mniejsze, są faktycznie dużych rozmiarów. W dalszej kolejności tymi dużymi cegłami, przede wszystkim dużymi chyba jednak bardziej niż małymi. No i później te i na końcu te. Cena wszystkich właściwie jest zbliżona, natomiast biorąc pod uwagę, że mam tu łącznie 120 plus 140, 260 klocków, a dałem za to około 130 zł, no to 50 groszy już za taką cegłę jest zdecydowanie bardziej warto i prezentuje się to atrakcyjnie niż te 70-80 groszy za cegłę. Już z tego czuję, że mógłbym jakąś fajną rzecz sobie zbudować i kto wie, może spróbujemy tylko i wyłącznie z tego coś fajnego zbudować. Natomiast faktycznie, no patrząc na to, to wiecie, to są jednak zestawy uzupełniające. Najbardziej opłaca się kupować zestawy bazowe, bo jednak tam chyba ten stosunek do cegły, do ceny jest najlepszy, ale tak jak jeszcze raz mówię, to są zestawy uzupełniające, ale pewnie co więksi zajawkowicze kupią sobie też tylko i wyłącznie, na przykład wiecie, 5 takich opakowań i tylko z takich będą budować, bo naprawdę ta zabawka jest w pełni bawialna. Ja cóż, tak jak mówiłem, te klocki wykorzystam, także spokojnie. Tutaj was dzisiaj zaznajomiłem z klockami dodatkowymi do klocków Brick Trick. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał, a was zapraszam na stronę, zapoznajcie się z tymi klockami, bo uważam, że naprawdę warto i to bez kitu będzie najciekawsza rzecz, którą odkryłem w sumie w 2020, ale w 2021 spędzimy przy nich dużo czasu, bo tak jak mówiłem, chyba jest to najciekawsza rzecz, jaka mnie w tym roku spotka. Aczkolwiek zobaczymy. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!